grono pedagogiczne, wielce szanownych gości, naszych kochanych rodziców oraz was, koleżanki i koledzy. To dzięki nim... Chcielibyśmy oczywiście także niezmiernie podziękować jeszcze raz pani Katarzynie Szmygin za trud włożony i poświęcony cenny czas na naukę jakże przepięknego poloneza, którego użycie państwo lada chwila, bo przecież studniówka bez poloneza to jak niebo bez gwiazd. Cieszmy się tym wieczorem wraz z zaproszonymi osobami towarzyszącymi. Dziękujmy rodzicom, którzy bal studniówkowy przenieśli ze świata marzeń w rzeczywistość. Na czas tego uroczystego i jedynego w swoim rodzaju balu odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia. Aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie, poddajmy się urokowi tego wieczoru i cieszmy się chwilą, która trwa. Zatem uwierzmy w słowa Stauffengera. Jeśli któregoś dnia mamy być szczęśliwi, to dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru? Oddajemy głos pani dyrektor Gabrieli Kopackiej. Dobry wieczór państwu. Motto młodzieży przeuroczej dzisiejszego wieczoru to słowa Leopolda Staffa. Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Tym pięknym motem zapraszali nas wszyscy uczniowie zespołu szkół na dzisiejszy niezapomniany, magiczny wieczór. Drodzy uczniowie, studniówka to wieczór, w którym dziękujemy sobie za wspólnie spędzone 4 lata. To magiczny wieczór, bo dziękujecie wszystkim, sobie, waszym nauczycielom, wychowawcom i waszym rodzicom. Rodzicom dziękujecie za wszystko, za to, że byli zawsze z wami, za miłość, za serce, za zrozumienie, za codzienność. To tym pięknym polonezem podziękujecie rodzicom za cały wkład i serce, jakie przez wszystkie lata towarzyszyły wam. Ale również to czas, moi drodzy, w którym przyjmujecie gratulacje. Bardzo proszę panią Iwonę Reginczak-Tyburską o przeczytanie życzeń od pana prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza. Pani dyrektor, grono pedagogiczne, szanowni państwo, drodzy maturzyści ze Zespołu Szkół w Świnoujściu. Styczeń w tradycji szkoły ponadgimnazjalnej to czas radosnych przygotowań do jedynego w życiu i niepowtarzalnego balu na 100 dni przed maturą. Studniówka w życiu każdego młodego człowieka jest wydarzeniem wyjątkowym, radosnym i oczekiwanym od momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Jest wydarzeniem, o którym długo rozprawia się i które często staje się potem legendą. Na pewno tak jest także i w tym roku. Z tej okazji w imieniu własnym oraz zaproszonych gości z Urzędu Miasta życzę wszystkim państwu wspaniałej zabawy i niezapomnianych chwil w tym wyjątkowym dniu. Maturzystom rocznika 2011 życzę powodzenia podczas egzaminów oraz podejmowania mądrych i trafnych decyzji dotyczących państwa przyszłości. Ufam, że związanej z miastem Świnoujściem. Jestem przekonany, że dzisiejszy bal, rozpoczynający odliczanie dni do egzaminu maturalnego, będzie wydarzeniem doniosłym, na zawsze pozostającym w pamięci jego uczestników. Niech atmosfera radości i urok dzisiejszego wieczoru pozostaną miłym wspomnieniem i towarzyszą państwu przez długie lata. Z życzeniami udanej zabawy prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.
No, przez kafakę. Na drugą.